Hej, taka szybka sprawa. Nagrywam sobie film, jaki nagrywam intra, więc. Hej, wszystkie inne są i na Was z hmm. na mojej Sims, bla, bla bla bla, mniejsza. Ten filmik rozpoczynam ratą filmów, także od dzisiaj codziennie. Bo będą pojawiały się filmy. Przynajmniej jeden film na kanale. Maraton ma trwać cały tydzień, także mam nadzieję, że mi się uda tego dokonać. <grym> Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie śmiało, co mogę nagrać. Z chęcią was posłucham. Ten odcinek nagrałem z kamerką, i było trochę mi trudno to zrobić, więc mam nadzieję, że nie wyszło aż tak źle, chociaż mówiłem o tym już nieraz. Także no, bez przedłużania. No zaczynajmy, okej? Okay? Mam nadzieję, że gra nie jest zbyt głośno, albo ja nie jestem zbyt głośno, albo wszystko nie jest zbyt cicho. Ta gra jest młodsza ode mnie, ta gra wyszła kiedy miałem 6 lat. Mamy 2021. Czuję się staro? Kinda. Ogólnie trudno mi jest się przyzwyczaić do tej kamery, bo ja nie nagrywam z kamerką gameplayów, też e, nigdy nie grałem OBS-em, bo nagram OBS-em, także to może być ciekawe. Ogólnie mój setup też jest ciekawy, jakby nie patrzeć. So, tu jestem ja, tu jest jedno światło, tu jest kamera, to jest mój telefon podłączony tutaj, także tu mi widać hello. Jeszcze jedno światło. I tu jestem ja, także zacznijmy grać. Rania Sianko mieszkała w SimCity całe życie, jednak pewnego dnia straciła pracę, groziła jej eksmisja, więc Rania zwróciła się do jednej z osoby, na którą mogła... co? Zwróciła się do jedynej osoby, na którą mogła liczyć. Do swojej ciotki Charlotte. Charlotte zawsze pomagała siostrzeńcom w każdej potrzebie, więc zgodziła się, by Rania zamieszkała w jej domu na przedmieściu Czterech Kątów. No, ale może być. Ogółem ta gra składa się chyba z dwóch historii. I potem kiedy tą historię. Przynajmniej jedną historię złożymy możemy grać normalnie w Simsy tak jak zwykle, także... That's nice. Słyszę, że się wczytało otoczenie, ale gra jeszcze nie. Piękne drzewa w tle, uwielbiam je. Przysięgam, że jeśli coś mi pójdzie źle przy nagrywaniu, to się płacza. Naprawdę, ja nic tego nie z wyrazy. Okej, okay, jesteśmy w grze, ale... Żebyście sobie nie myśleli, że po prostu sobie zainstalowałem grę i było tak fajnie. Nie. To, co ja się z tą grą nabawiłem, to jest moje. Tego nie było i ja musiałem to zrobić sam, także... Dawaj lajka. Like Okej, okay, let's do it. Co to mamy za jakieś zadanie? Cel. Do domu. Do domu, kuźwa. To jest nasza ciotka, rozumiem. Czy znaczy, rozumiem. Kiedyś to grałem, to już trochę czasu minęło. Jak miło znów Cię widzieć, Reniu. Wy chyba nie widzicie tego okienka, prawda? Tu jest takie okienko, tu jest mała kamerka. Najwyżej planetę poprawię, trudno. Tak, się cieszę, że tu zostaniesz. i to jest teraz Twój dom, więc poczuł się swobodnie. Thank you very much, ciotka. A teraz podejdź i przyróż swoją cioteczkę. Witaj w trzech kątach, powiem... To co mówiłem, czyli mamy tutaj scenariusz, który musimy ograć. I potem możemy sobie pokręcić normalnie. Tak Simsy. Okej, okay, naszym celem jest objąć. Ob 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 Szalotkę. Szalotę. nie przyjaźnie i... zduet tu mam do roboty? Ogólnie jeszcze raz przepraszam, że mogę być tak spięty, ale... To mnie trochę przeraża ta kamera. Excuse me? Tak mi przykro, kochanie... A musisz tam wyjechać. Tak mi przykro, kochanie, ale muszę załatwić pilną sprawę w banku. Wrócę przed wieczorem, i czuję się tu jak u siebie. Spoko, Maroko, zajść z planem. Okej, okay, obejrzymy sobie jej awire. No, powiem, że no... Bidy nie mam Przestań. Nic nie jadę od wjazdu z Miłowa. Maj, to Sim City czy Miłowo co chodzi? A, bo ona przejechała do SimCity, a jest miłowa? Tak to chyba rozumiem, prawda? Ej, ja tej kamerze nie ufam, czekajcie. E, cel. Jestem głodna. Coś tam chyba pisało, że mam wcisnąć H na klawiaturze? Ona to je! Patrzcie, jakie to mądre. Ciekawe, czy tak w Simsach normalnych dwójca można robić. Nie wydaje mi się w sumie. Ogólnie ta tak fajnie chodzi zajebiście. Tak. Gładko. Pewnie tego nagraniu tak nie widać. Zgaduję, bo pewnie zrobiłem coś źle przy ustawieniu BS-a. Jak zawsze. Ciekawe, jak często zdarzają się te wszystkie cele i eventy w grze. Gr gr Może tak to powiedzieć? Pora skoczyć z tych ciuchów. No, i odkąd wyjechałam z Sim City? Dobrze mówiłem, Simi City! Tak, jestem mądry. Zobaczymy, co cię w tam czy ma swoje szafy. Dobrze, że mamy takie same rozmiary. Aby wsiadać na szafę albo komodę z projektu ubrania. Dobra, tu mamy akurat szafę do szafę. No, Przebież. z tu ubranie. Moje codzienne. codzienna. pewnie twoja ciotka ma tak z 50 lat, ty masz tak z 20-30 lat, także no nie wiem, czy się dogadacie, jeśli chodzi o modę. Chociaż kto wie, może, może kto wie. Okej, okay, No, um, um, To jest takie babciny ubrańka, chociaż w sumie to oj, to fajnie wygląda. Wiesz co, załóż sobie po prostu tą bluzkę. Tu nic nie będę zmieniał. Tak, to jest dobre. I tak będzie. Coś jeszcze? Halo? Halo? Okej. Okay. Okay. Czuję się nieco lepiej. Dobrze, że się przebrałam, ale pewnie wyglądam okropnie. z jest lustro? Muszę szybko sobie zrobić makijaż. Eee... Um, pewnie w coś będzie, prawda? O, dwie łazienki! A ja myślałem, że tu jedna tylko łazienka jest. O nie, w tej grze nie mam modów żadnych. Chyba... Na, nawet nie wiem, w tej grze muszę mieć mody. Można, ale tu nic nie mam. Może się ma, jakie to masz szwinki? O matko... W każdym wygonach jak stara żopla, więc to... Nic to nie zmienia, kochana. To jest taka naturalna, no może być. Ogłętwa ciotka nie wyłączała komputera, także może byś to wyłączyła? Nie mogę tego wyłączyć? Ej, serio? Jezu, to znaczy mnie wkurzało w Simsach, że chyba, chyba głównie w dwójce, chyba tak w czwórce nie ma, chyba, nie pamiętam, że oni nie wyłączają komputera. Jakby to w nocy tak dziwnie chodzi i to, to słychać cały czas. Także to mi się nie podoba, ja tego nie lubię. O, komentarz powitalny. Chyba muszę pójść i się przywitać. Wciśnij klawisz. Ej, tak można robić? Excuse me. Dobra, nie czytaj. Już jakiś chłop tu jest, dobra, good to know. Ja tą historię z Simsów powiem tak trzy po 3. Ten chłop chyba coś będzie ważne dla Was, tak myślę. A już się nie chce czytać. Witaj w czterech kontach Reniu. To mały prezent powitalny od nas wszystkich. Express do kawy, ten sam, który pokazują w reklamach. Typowe. Halo! A ja nie potrzebuję Turiala. Excuse me! Ja jestem programaczem. a ciebie tu nikt nie zapraszał, Aneta. Dobra, Express tutaj był tak? I, imbryk nie. To przecież to był Express, a nie Imbryk. Okej, okay. chyba... Czy to jest to samo w sumie? Chociaż im, Imbryk mi się będzie kojarzy do czegoś... do herbaty? A, dobra, nie wznikam. To tylko postawimy będzie ładnie wyglądał. Aha, już ci się znudzili sąsiedzi. No to może nie wiem, może się pogadała z nimi? Nie wiem, może jakieś jedzenie. Może podaj deserka. Gare... No to w sumie, o to już... O, widzisz, że musiałem robić, zbyt niedużo. Sam raz. A mogłem cię sprzątnąć, bo kobieta, no, no masz gości, nie? Maciek i nas oleli, także... No i sprzątnęłaś, to będzie to śmierć działa, babo. Zmywaj to babo. Ej, to masz to chyba nawet zmywarkę, no kobito, no, no właśnie, zmyj to. Bo dołącz się do Maćka, Możesz zapagać w sumie. O, wy jakiś banku? Trochę to chyba podejrzewam, bo to właśnie tylko pojechała do banku. Macie kobę wygląda bardzo mojego chłopaka. Chciałabym go poznać lepiej, ale nie chcę go spłoszyć. Połaskoczę go i przekonam się jak to zareaguje. No wcale go tym nie spłoszysz, babo, no normalnie, to jest normalne. To jest normalne, że jeśli widzisz człowieka pierwszy raz, to go łaskoczesz. Na pewno. Gdzie to było? Zabawiaj? Nie. Um, czy ja muszę najpierw zrobić jakąś relację? Pewnie tak. Jezu, tak to Jest tu tak mało przecież interakcji, to on się zaraz znudzi tym wszystkim. Może go... Może się tylko go przyjaźnie objąć, Chociaż to jest bardzo ryzykowne. Nie relacji. No może się uda, nie wiem. I tak w ogóle to... To jest twoja ciotka, ale od twojej... której strony... To? A, nie, nie dowiemy się, bo ciotka, ale no to ciotka od strony ojca, matki. Czy ja to jest siostra? Się pytam ciebie. O, już mogę, dobra, Tego nie, to go proszę, nie, nie uściskuj go, proszę, po prostu się z nim baw. Łaskotki. No dawaj, 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 Renia. No co za stara prókwa nam przeszkodziła? O, łaska, dlaczego? To jest zapewne normalne, na pewno. No, ha i się zesrała z wyrażenia. dobra. No i się zrobiła nudno. O, proszę sobie zjeść, to może wejść do niego stamtąd. Pójdź. Myślę, może to też zjeść, bo nikt tego nie żre. Eee... Łapki? No, w sumie już o tym chłopie myśli, to może sobie pograć mi, bo... Chłopie, właśnie cię połaskotałem, a ty masz problem z łapkami. What's the point of that? No dobra, to nie wiem. Może, może go przeprosić? Schlebiaj, podziwiaj, nie wiem cokolwiek. O, Grill. Kiedy widzę Grill w simsach, to widzę tylko i wyłącznie grillowane dzieci. Z moda. Ten chłopiec jest jakiś dziwny, on jest inwestowany do społeczeństwa. Nie mogę go przytulić, ale mogę go połaskotać. Ej, w sumie, czy wy macie jakąkolwiek chemię ogólnie? Przeliczycie się w simowi? Czy ja dobrze rozumiem, że wy kogoś ugodujecie, ale. Przy okazji się nie lubicie? bo poszły te znaczki ujemne. Okej, okay, bo w sumie już jest 19, a oni chyba ja przyszli o jakieś 10, więc... Pora wejść. Pożegnaj się z wszyscy. Idziesz spać, kochana, koniec tego dobrego. No. Już? Poszli sobie? Świetnie. O, w ogóle nasza ciotka już miała być dawno i jeszcze jej nie ma. Żeby się nie okazało, że nasza ciotka jest jak nasz ojciec, który poszedł po mleko i nie wraca od 5 lat. Zosta zostaw to, co ty tam masz? No masz rybki, no, no nie wiem, muszę to może wyczyść, i na te rybki niż... Tylko byś ja oglądała co chwilę. Już zrobiłaś coś? Potrzebujesz czegoś? NR? No to idź się tam wyśpi. Eee, w piżamie. No i co spać. Mam nadzieję, że w tej grze nie ma złodziei, bo w sumie nie chciałbym się w to bawić. O, ktoś tam... Kto dzwoni o 23? trzeciej? dupa ci pewnie, pewnie dzwoni, prawda? Nie dzwoni ci dupa. Gdzie jest telefon? Halo? Tutaj jest. Aż ty masz chyba telefon w środku. Czy to Maciek dzwoni? Kto dzwoni? Maciek! To wcale nie tak, że siedzieliście dwie godziny temu i teraz gracie sobie Ha, jeśli już nie lubicie? No, no spoko No bo już gracie ponad godzinę prawie, więc... O, no dobra, słowa sobie poszłaś, rozłączyłaś Nie będę na to narzekał Nie graj w tylko idź spać, matko No, długo będziesz spała? Ej no, babo, już... O, o pierwsze Chodzi o pierwsze, mój pierwszy dzień w czterech kontach było zarówno ekscytujący jak i irytujący Irytujący? Czy dobrze czytam? Irytujące, dobrze że tam. Myślałem, że intrygujące. Okej. Okay. Najpierw moja szalona ciotka postanowiła stać i wyjść w niespełna 5 minut po w przyjeździe. To nawet nie było 5 minut. Nawet to nie było 5 minut simowych, kobito. To była... Całe 2 minuty były. Odświeżyłam się nieco i poznałem kilku miejscowych. Frania jest bardzo miła, ale coś takiego? Jak to jest taka wystrasza Przynajmniej Maciej nieźle wygląda. Nie wiem, co myśleć o... Halo? Ja to czytałem. Okej, okay, w sumie, skoro pierwszy rozdział minął, to może to zakończę. Myślę, że już będę miał coś z nagranego i zmontowania. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był aż tak sztywny, jak podejrzewam. Eee, tak. To był pierwszy odcinek z serii i pierwszy odcinek z maratonu, który będzie trwał 5 dni 7 dni. Jeśli dobiję do 5 dni, to już będę z siebie dumny, prawda? Siedem też w ogóle maksimum. Także, no, to tyle z pierwszego odcinka, z historii życia wziętych. The Sims. Uh, life stories? To nie stylu. Dziękuję za obejrzenie, przypominam subskrypcję kanału, lajkowaniu, komentowaniu. Jeśli Ci się filmik spodobał, to możesz to go ustępnić. Jeśli masz jakieś propozycje, pisz śmiało. Ja kończę, cześć na razie, papa. Pa.